Cześć, jestem Dominik, a dzisiaj porozmawiamy na temat licznika Garmin Edge 530. Garmin Edge 530 jest następcą Garmina Edge 520. Ma też swój odpowiednik w wyższym modelu, czyli w Garminie Edge 830. Główną różnicą jest wyświetlacz, który jest dotykowy w 830. Tutaj mamy obsługiwany przyciskami. O różnicach opowiem później. Licznik jest typowo dla ludzi, którzy poszukują licznika uniwersalnego, można powiedzieć. Trenują, ścigają się, chcą też podróżować i zwiedzać, albo gdzieś po prostu odwiedzać i nie znają terenów, ale licznik ma wszystko, bo ma funkcje treningowe, które sprostają. No ma wszystko w zasadzie. Ja trenuję i mi nic więcej nie potrzeba w tym liczniku. Mapy ma jak najbardziej dokładne. Można je rozszerzyć. Można wgrać track z zewnątrz, który już wcześniej sobie stworzyliśmy. Możemy też, tak jak tutaj w nawigacji, w liczniku już podczas jazdy na przykład wpisać miejscowość i nas tam zaprowadzi, gdzie wpisaliśmy tą miejscowość. Ja mam akurat wersję MTB. W wersji MTB otrzymujemy oczywiście sam licznik, taką fajną osłonę gumową, sznurek zabezpieczający. Dostajemy uchwyty na licznik, na mostek, takie mniejsze, jakby to powiedzieć, na mostek, na kierownicę. Mamy też uchwyt, który jest z wysięgnikiem, dzięki czemu, jeżeli mamy krótki mostek, a nam zależy, żeby licznik był nad mostkiem, to ten uchwyt zamontujemy. Dostajemy oczywiście imbus do tego, żeby zamontować, instrukcję obsługi oraz pilot do sterowania tym licznikiem, tak? No i oczywiście kabelek do ładowania. Licznik mamy możliwość zakupienia w trzech wersjach. MTB, zwykłe, bez czujników oraz z czujnikami takimi jak kadencja, prędkość. I ceny. Ceny są takie. Za wersję MTB zapłacimy około 1800 zł. To jest to ma ściągawkę 369,99 euro. Sam licznik natomiast 299 euro, to jest około 1400 zł. Wersja z czujnikami, tym właśnie co powiedziałem, to jest 399,99 euro. I to jest około 1900 zł. Licznik oferuje naprawdę bardzo dużo funkcji. Ja osobiście używając go, używam go ponad roku, myślę, że to jest chyba około 2 lat. I naprawdę jeszcze chyba nie wykorzystałem wszystkich funkcji w tym liczniku. Licznik oferuje tyle funkcji, funkcje MTB, czyli takie jak mierzy nam skoki, płynność jazdy, funkcje treningowe mamy w tym liczniku, których jestem przekonany, że nikt. No wszystko mamy, to co potrzebne jest do treningu, to mamy w tym liczniku. Możliwość nawigacji, tak jak mówiłem, jest to dokładna nawigacja. Jest to nawigacja, która naprawdę daje sobie radę i używałem ją też parę razy. Nie mam zastrzeżeń. W płynie porównam ją do 830, bo 830 pod tym względem była nieco lepsza, ale nie ze względu na samą nawigację, a jej używanie. Bateria trzyma według Garmina około 20 godzin i taka jest też moja gdzieś tam obserwacja. Natomiast to też zależy od ilości podpiętych czujników, tak? Przez co? Przez ANT Plus czy przez Bluetooth? Możliwość podpięcia ANT Plus lub Bluetooth tych czujników. Oczywiście synchronizacja z telefonem przez Garmin Connect. Jeżeli bateria nam, ta podstawowa, nie jest dla nas wystarczająca, możemy podpiąć czujnik, baterię zewnętrzną, którą się przyczepia z dołu, pod spodem i proszę bardzo,
jedziemy i mamy dodatkową przedłużenie baterii w tym liczniku, jeżeli nie wiem, ścigamy się w ultra, eksplorujemy tyle, że nie będziemy mogli podłączyć licznika do ładowania, to proszę bardzo. Oczywiście możliwość podłączenia czujników zewnętrznych przez ANT Plus lub Bluetooth, czujnik mocy, kadencji, tętna, światło od Garmina Varia, różne tego typu czujniki są tutaj możliwe do podpięcia. Licznik jest wykonany naprawdę bardzo solidnie, moim zdaniem bardzo dobrze i naprawdę nie ma tutaj się do czego doczepić, jest to wszystko spasowane i nigdzie nic mi nie odchodzi, czy nawet zaślepka do ładowania jest bardzo dobrze zrobiona. Moim zdaniem jest to wszystko przemyślane, ładnie skomponowane i działa, także to jest plus. Sam jedyny minus to, że obwódka wokół ekranu jest tak duża, natomiast no, to już w sumie to jest taki minus, ale myślę, że na który za dużo zwracać nie będą, za dużo ludzi na niego zwracać uwagi nie będzie, natomiast o tym mówię. Sam wyświetlacz jest dosyć fajnie przejrzysty, czytelny. Oczywiście jest możliwość regulacji tego wyświetlacza ręcznie poprzez poziom jasności, natomiast też jest możliwość ustawienia automatycznej jasności, dopasowuje wtedy nam się do aktualnych warunków. A sam ekran jest kolorowy i jest to w wymiarach 2,6 cala. Licznik obsługujemy 7 przyciskami, 2 przyciski z dołu, 2 przyciski, 3 przyciski po lewej stronie i 2 przyciski po prawej stronie. Od dołu mamy lapowanie, start-stop, lapowanie z lewej strony, start-stop jest po prawej stronie. Z lewej strony mamy włącznik, wyłącznik, mamy do wyboru dwa po lewej stronie, dół, góra, przyciski, po prawej mamy akceptację, po prawej u góry akceptację, a po lewej, po prawej dolnej mamy cofanie się. Same przyciski chodzą dosyć ciężko, wyczuwalnie ciężko. Dla jednych to się spodoba, dla drugich nie. O, łączymy go przez przypadek. Teraz to jest na pewno z jednej strony fajne, z drugiej nie. Moim zdaniem jest to dosyć fajne, bo no, nie ma czegoś takiego, że one lekko chodzą i nam ta gumka gdzieś tam po prostu się wyrobi, tak? I odpowiednie ten przycisk. No i też zapobiega takiemu przypadkowemu przyciśnięciu, czy jakby to powiedzieć. Obsługa jest łatwa i intuicyjna. Moim zdaniem każdy sobie z tym licznikiem poradzi. A jeżeli nie, jest on instrukcja obsługi dołączona w zestawie lub na stronie Garmina. Ale no, naprawdę jest łatwy. Obsługa jest oczywiście menu w języku polskim. Oczywiście możemy wybrać inny język z dostępnych, jak nam wygodniej. Już mówiłem, natomiast czas baterii to jest około 20 godzin w trybie GPS. Jeżeli chcemy rozszerzyć ten zakres, dodajemy zewnętrzną baterię. Oczywiście, jeżeli będzie sucho, możemy w sumie podłączyć tutaj też powerbanka, jechać z powerbankiem, proszę bardzo. Ładowanie odbywa się przez kabel micro USB. Analiza naszego treningu może wystąpić z tego urządzenia. Możemy przejrzeć parametry naszego treningu na urządzeniu Garmina, przewijając, mamy podsumowanie, lub też na aplikacji Garmin Connect. Synchronizacja odbywa się właśnie przez tą aplikację, przez Bluetooth. Jeżeli połączymy z Bluetooth i będzie dostęp do internetu, to od razu nam gdzieś tam to zsynchronizuje się. Sam licznik możemy podłączyć do modułu naszego domowego, na przykład Wi-Fi, i wtedy też nam się synchronizuje poprzez Wi-Fi. Tak samo jest z pobieraniem aktualizacji. Na liczniku, jeżeli skonfigurujemy, będziemy widzieć powiadomienia oraz powiadomienia na przykład wiadomości, połączeń, w zależności jak sobie to skonfigurujemy. Możemy
w łatwy sposób to sobie sterować tym. Ja już nieraz tego używałem, także naprawdę fajna funkcja. Mamy, wiemy, widzimy wiadomości, ja nawet na wiadomości tak odpisywałem, mamy gotowe, że nie mogę rozmawiać, coś tego typu. Pojadę na rowerze. Funkcja pomocy, tak jak już omawiałem to w poprzednich filmach z Karminami, jest to bardzo fajna funkcja, która w razie naszego wypadku i w razie jeżeli nie sami nie anulujemy, to wysyła powiadomienie, to jest funkcja zdalnej, że coś nam się stało, prosimy o pomoc. Oczywiście musimy mieć wcześniej skonfigurowaną tą funkcję na naszym Garmin Connect, żeby licznik wiedział, do kogo wysłać te powiadomienie. Wtedy wysyła takie osobie naszą lokalizację z prośbą o pomoc. Trochę bardziej szczegółowo w funkcji treningowych. Oczywiście mamy możliwość wgrania lub tutaj dostępnych funkcji treningów, odbycia. Jeżeli współpracujemy z trenerem i trener nam, załóżmy, zadał jakiś trening, mamy go ułożonego na TrainingPixie i Garmina mamy skonfigurowanego Garmin Connect z TrainingPixem, to wszystko nam się synchronizuje. Taki trening robimy i okej, dziękuję. Tutaj możemy go po prostu włączyć i nam pokazuje, ile czasu dana sekcja jeszcze nam została, na jakiej mocy, kadencja, puls, co tam mamy określone i cały trening z tego urządzenia przeprowadzamy. 560 do 830 różni się w zasadzie dla mnie jedną zasadniczą różnicą, że jest po prostu 830 dotykowa. Ja używałem 830 i 830 wymieniłem na 530 ze względu na ekran dotykowy, na którym po prostu jak się ścigałem, czasami w deszczu ścigało, był deszcz, zostawały krople wody i te krople niestety licznik nawet po zapakowaniu ekranu po chwili tak jakby myślał, że jest dotyk długi i na przykład przewijał i to było wkurzające, bo nie było nic widać, ile jakichś parametrów, ile kilometrów do końca, ile tego. No i tak niestety wymieniłem na 530. Natomiast 830 tyle fajna była. Można było łatwiej obsługiwać mapy, bo po prostu tak jak na telefonie przesuwało się po mapie palcem i też wpisywało się na przykład jakiś punkt, to samo było. No i ogólnie tak to wyglądało z grubsza, jeżeli chodzi o różnicę między 530 a 830. Moja osobista opinia na temat tego licznika? Ten licznik jest bardzo fajnie zrobiony. No, Garmin tutaj naprawdę się postarał i zrobił naprawdę bardzo dobry model. 530 i 830 są zrobione w ten sam sposób. Praktycznie, no, 830 ma dodatkowy ekran, natomiast 530 używałem, 830 używałem i jestem z obu liczników zadowolony. 530 jak najbardziej spełniło moje zadanie, swoje zadanie, jest dla mnie wystarczająca, naprawdę więcej nie potrzeba, jest to jeszcze aż nadto, też patrząc z perspektywy lat, jak to Garmin czasami miał po prostu niektóre swoje liczniki, to te liczniki są naprawdę długo, że to powiedzmy żywotne, a Garmin też ma świetną usługę reklamacyjną, w razie czego działa to raz, dwa, także nic, tylko jeżeli szukacie fajnego licznika, to warto się pochylić nad 530. Jeszcze co do obsługi, ten licznik nigdy mi się nie zaciął, nigdy nie straciłem pliku, tak? Czy coś w tym stylu, że po prostu utraciłem dane treningowe. Wszystko działa jak należy. Także to by było na tyle w tym odcinku.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!